Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Да? Siemanko wszystkim na naszym kanale, kochani, dzisiaj będzie pierwszy urbex na naszym kanale, który będzie nagrywany za pomocą gimbala. Wreszcie nie będzie jakichś skoków i takich innych machania jak cepem. Jesteśmy dzisiaj w Kozłowie pod Krakowem, no żeśmy ponad 200 km przejechali, 250, żeby nagrać dla was ten urbexik. Za nami są wielkie zakłady zbożowe, na nagraniu z drona zobaczycie za chwilkę, jak to wygląda z góry. I od razu wam tam jakiś dogram informacje na temat tego miejsca. Dużym plusem jest to, że dron ma automatyczny powrót do bazy, bo podleciałem troszeczkę za blisko anten i automatycznie poszła odcinka. Jest ze mną. Kaczasta morda. Elo! Oraz Buczyna. Tam jest jeszcze Szpachla z killerem McFlyem. No i tutaj mam jakiś budynek. Co jest? No dobra, bierzemy się powoli za zwiedzanie. Wódę bierzesz, to bierz. Za zwiedzanie tego miejsca. Idę, co zbiję. No ten plus, że teraz jak mam kamerę na gimbalu, mogę sobie chodzić i nie macie takich drgań. Matko bosko, jak ja tu się drapię. Zdobyłem pierwszy budynek, jestem lepszy od was. Coś tam ciekawego? Nie, budynek. A. Trochę lepiej widać. Dobra. Jak jest znicze. O, tak to mniej więcej wygląda. Tutaj dachu już nie ma, z drona widziałem. Więc zapraszam was na nagranie z drona i się za chwilkę widzimy. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town. I'm searching for the lost and found. Przedsiębiorstwo przemysłu zbożowo-młynarskiego, czyli PZZ Kozłów, zostało wybudowane w 1955 roku. Pracowało tam ponad 300 osób. Praca przebiegała w systemie trzyzmianowym, dzięki czemu zakład był w stanie wyprodukować dziennie 75 ton kaszy i 300 ton mąki. Zakład posiadał własną zwrotnicę kolejową. Silosy miały pojemność około 35 ton. Zakład niestety upadł w 2000 roku, a teraz widzicie właśnie to, co pozostało po 18 latach jego upadku. Tu idziemy do piwnicy najpierw. Ej, tu trzeba na drodze uważać, ma one tam, wiesz. I takie rurki wystające. Właśnie się potknęłem. No. Już by było na kamerze. Aha, rurki tu są jakieś, o, wystające. Taki... No ustawiali, o i druty jakieś. O, jak tu chłodno. Zajebiście, nie? Robimy sobie piknik. Fajne. Dobra. Ale to przeklinać nie wolno, nie? No, lepiej nie. Dobra. No. A kurcze może być? Może być. O, jest. Chociaż nie będziecie narzekać, że macham kamerą jak cepem. Ocie. Winda do nieba. Tutaj były pewnie te metalowe. Już nie ma.
To z sypy. A, to sypy wagi. Ej, czekamy tutaj do 21:00, jeśli idzie. Tam chyba woda jest przed nami. Ta. Który jest w ten na boso? Nie przejdziemy. A, tu nawet tu nie zejdę. Tu woda jest. Ty, jakieś błoto. O, możemy się wykonać. Ty, ja tam siadłem. No, ja też tu chciałem nogę postawić. Ju. No bo to jak pada, to z góry wszystko tu ścieka. Oj, laczki. Nie, laczki to wyrzucenie. Nie, więc jeśli macie ochotę, to możecie napisać, jak będzie wam się podobał urwek właśnie z gimbalem. Dla mnie to jest duże utrudnienie, no bo to jest dość ciężkie i blokuje mi jedną rękę całkowicie. No ale zdecydowanie poprawi to jakość nagrywanych filmików. O, tu jeszcze fajnie chłodno jest. To idziemy do tego chyba budynku po prawej, co był, nie? Padnie? Padłeś? Powstań! Siatka raid! Padło? Za 9 miesięcy będziemy wycikować. Już? Kaczor pstryknął w bunkrze? Szas, prasy, wiesz! Dzieło! Waruchy i bunkrzy. No! Zobacz, klimacie był cieniutko, bo chłodno, no to no. Armatkę wystawił, nie? Armatkę. Świderka. No, o, dred zrobił. Uwaga, nie wiem. Niestety nie bez pytań. Ty, ale powiem ci, że graficiarze tutaj fajnie to robią, fajnie to wygląda. No. Fajnie. No, ale to się zatrzymało. No. To się nie postarali. Mamy przedszkole. No. Ale ty ciepła jesteś. A czyli to lepiej niż my, żebyśmy mieli ciepło, nie? Aha. Co, schody się skończyły? Dobra, dziękuję. Zależą radę. Nie, mi tam się nie chce chodzić. Kurde, a tam się zobaczyli od powodu. Tutaj to już nie wejdzie, schodów nie ma. Chyba, żebyś wziął. Aha! Ty, czekaj, chodź tutaj, może przytrzymasz. Pięknie. Cześć. Nie no, nie no, taki ty. Co? Co to odwala? Aczur. A. Nie, ale tu nie będzie problem wejść. Bo ty już poszedł, że nie ten. To chyba były biurowce. Uważajcie na dziury w podłodze. Ruiny straszne, ale miejsce dość fajnie klimatyczne. Chyba były kibelki. Chyba tam. Kible były. Windą do nieba. Idź powoli uważnie na lodówkę, na tych kafelkach. Co? Poproszę. Aha. Dlatego uważaj, żeby ten, jak usłyszę to od ptaków. I chodźmy oddzielnie. Tutaj, ty macie, proszę nie widać. Ogromna. Opa, tam też będzie piwnica. Tak. Bunków nie ma, ale też jest zarąbiście. No. Śmieszne. Tylko trzeba uważać, że tu gdzieś są papierowe i takie
Dobra, daj, trzymam ty. Nie. Skoczysz? O! Patrz, gdzie to jest? I nagle podłoga się złapała. Nagle podłoga, ale złapał się okno, żeby mi się w powietrzu. I bym tylko krzyczał. Help me! Help me! A tu co? A gdzie to jest małe takie? Gumbo. A tu też nasz beki z przeszłości, ale jak na rowerku jeździłeś, jak ci tam nowy jadę słabym. I też były kiedyś schody. Zobacz. Dziura boża. Człowiek chce kroka zrobić. No. No. Czuję się jak w jakichś powojennych ruinach, wiesz? Zobacz, tu masz te nawet, zobacz. Rury. Tędy sypy jakieś były. Uważajcie tylko pod nogi, bo kurde, to jest naprawdę nie I love you. Z tymi dziurami. No. Nie bój się, nie zabawić. I koniec? Tak, i standardowo podłogi brakuje wszędzie. Nie powinniście sobie wejść na górę? Gdzieś jest wejście na górę, tylko musimy znaleźć. A tam są anteny. Dobra, chodźcie, musimy nie, jakieś... Tutaj wejścia nie ma, tylko do tych anten jak wejść. Czekaj, tu może jakieś schody by były? Człowieku, żadnych schodów nie ma. Można zaskoczyć, no ale mi z tym gimbalem to jest ciężko się poruszać. Idziemy, jak coś zabierze ciekawego, to... O, ptaszek polecie. Z gimbalem to się ciężko poruszać. Co taką zajawkę złapałaś? Mało lata. Co ja? Nie wiem. Będzie ciężko wejść na górę. Nie czego? Wejdziemy na górę. A, sad. Nie ma schodów. Ja je też. Są, ale do połowy. Tak, mówię właśnie. Gdzie masz te schody? Tu. Nie patrzysz, to do połowy i są ścięte. No właśnie. Nie, ja zostaw. Kurde. Uwalili. Ty, ale my to się zdaje, że oni musieli je wysadzić, wiesz? Albo je młotami. Nie, mogli je z... Mogli to burzyć, wiesz, normalnie tu. Specjalnie, żeby nie wchodzić sobie. Tak. Idziemy dalej, jeszcze dalej się ten budynek ciągnie. Może będą gdzie indziej schody. Tam też nie ma, masz klatkę schodową bez schodów jest. Chciał rękę poprosić. Czyli zburzyli schody. Tak. Ty, ale graffiti to jest fajne. Daję radę. No, fajne, fajne. Na miniaturkę tak zrobić weźmy. Zdjęcie i kultura płaszczu wkleić. No, tak. To jakaś cipka musiała być. Czy pracuje z ucieką cipek? Ale gruz to jest niemiłosierny. Jaszczurki, węże. Gady. Węże, gady. Ty, są schody. Super, no. Są? Nie, tu normalnie idą, to idziemy. Tylko uważajcie. Bo tu nie ma poręczy. Trzeba uważać. No i... Znaczy myślę, że tu nie ma sensu tak... Wszystkich pięter zwiedzać, raczej kamerować. Ty, tam też coś jest, a to jak będziemy wyżej, zobaczymy. To są budynki, co tam. To już widziałem u kogoś na nagraniu. I wiaterek fajny. No. Nie? Fajnie to wygląda. Boże, wiaterek. Boże, wiaterek. Ty, ale powiem ci, fajne... Fajne graffiti oni tu malowali. Tu jakiś gościu z ptaszkiem, patrzcie.
Na kamerze to zdecydowanie lepiej wygląda niż w realu. Szczerze. Idziemy wyżej, chodźcie na górę. Wietrzyk sobie fajny wieje. Kaczor! O, tu takie graffiti. No mówię, graffiti jak graffiti. Idziemy na górę. Wbijamy, kochani, na samą górę. Jeśli ktoś ma lęk wysokości, no to miejsce dość mało przyjazne, w szczególności, że tu nie ma... Co to kurwa jest? Ty! Tu ile dziur jest tutaj, widzisz? W podłodze. Ty! Kaczor! Co? Romantyczne, co nie? Tu uważajcie na te dziury w podłodze. Kaczor, zobacz! Ty, tu dziurka jest nawet, zobacz. Kaczor, akurat rozmiar świderka. Co? Andrzej, dawaj, nie zostawiaj sam. Uważajcie tylko na te dziury, to jest przekichane z tymi dziurami. Zobacz, ty, zobacz pod czym ty stoisz. Zobacz, do góry. Zobacz. O, kurde. Patrzcie. No. Miejsce to długo już nie wytrzyma. Miejsce długo nie wytrzyma. Miejsce jest naprawdę fajnie się napowiada. Tutaj mamy drabinę. Czyli powiem tak wam szczerze, tu jakieś ruiny są. Tam kolejne jakieś ruiny spalone. Powiem wam szczerze, tutaj znam gościa, który by wszedł. BNG, pozdro wariacie. On by wszedł. Wszedłby bez problemu. Tam to pewnie jak tamten montowali to jakoś specjalistyczne, bo pewnie tam wejścia nie będzie dla zwykłego zjadacza chleba. Coś ciekawego tam macie? Jest coś ciekawego? Pytasz się, jest coś ciekawego? Nie wiem. No, zobacz tutaj, ty. Zobacz, ziomek. Ty, ja się nie patrzę, bo wiesz co. I to w górę tak się ciągnie. Ja herbatkę już piję. No. Troszeczkę zakręciło, powiem ci. Nie, z gimbalem to nie dam rady tam ręki wsadzić. To tak nie działa. Ja tam tutaj w prawo. A tu co to jest? Windy. O, jest. Ty, ale powiem ci szczerze, że graficiarze tutaj to... Patrz tutaj, jak fajne są sufity porobione. No, sufity jest fajnie tu porobione. Ty, a jaki tutaj jest obręcz? A tutaj to prawo? Jakby studnie. O, człowieku, nie zobaczyłem tego. Patrz. Ty, ale graficiarze tutaj mają swój styl. Mają styl. Obciążenie stropu 1000 kg na metr kwadratowy. Czyli kilogram na metr. Tona. Ty, i najgorsze są te dziury wszędzie. No bo to ty, a to na górze te stropy takie urywające się? Świetlica. Powiem wam tak, miejsce jest naprawdę fajne, ale jest śmiertelnie niebezpieczne. W skali od 1 do 10 daje 10, jeśli chodzi o niebezpieczeństwo, jeśli tutaj się poruszamy po nocy. Po nocy bym się bał tutaj chodzić. To jest chwila nieuwagi, jest po tobie, ziomek, no. Zobacz, wszędzie są dziury. Nie, no to ja już tu nagrywałem ten strop, tą dziurę. O. Przecież jakby to spadł, to już poczuję. No. Idziemy wyżej. Idziemy wyżej, fajne miejsce. Klimatyczne, czekaj. Muszę ustawić gimbalkę trochę. A gdzieś na automacie ostrości czy manual? Nie. Chodzi o to poziomowanie, wiesz? A. Ale tak to już nie ma, nie? Ty, nie. No bo wtedy niezgodnie żeśmy kamerę mocowali, dlatego. Tutaj nie ma wejścia. No. Tam jakiś. Ale te rody zobacz tak jakieś. Z czego to było? Które? No bo ten pewnie jakieś zboże albo coś ciągnęli. Patrz, zobacz. I to na sam dół normalnie. Do samej ziemi idzie i to idzie do samej góry. Jak wbijemy na samą górę, to wam później. Na samą górę? A to już bliższe? Nie. Myśleliśmy, że będziecie na tej samej piętrze co my. No i was szukaliśmy.
A kaczor gdzie? Powiem ci miejsce, Andrzeju, fajne. I schodów dalej nie ma. A to ma od drugiej strony? Nie, to jest tam. To niższy budyneczek jest. To pa, sarenka tam biega. Gdzie? Tam sarenka. Widzisz? Pana? Ta sarenka. A, to włos. Sarenka? Ty, a co mam tam mówić? Tak. Gdzie jest sarenka? Tam na pół. Ślepy jestem, myślę. A no jest to. O. Ale fajny wiaterek. Fajny wiaterek. Ale tu tak wysoko jest. Ty, ale ten jest niższy, tamten jest zdecydowanie wyższy. Budynek. Z silosami. Andrzej, pokój to. Ale oni od odwrotnie namalowali. Co? No ten pokój pisa masz ten znak, zobacz. Pacywkę. Pacywkę. O, pociąg, Tupak. Gdzie jedziesz? No i najgorsze to jest właśnie to, zobacz. Tu dziura. Kurde, i te prędy. I Oliwę derci na sam dół. Spisać tylko te same. O, tam fajne graffiti widzę. O, patrzcie. Długo spada. No to parę pięter w dół. No ale patrz, tu gdzie coś metalowego było i co? Już dawno obcięte. Jakieś schodki musiały być, to może taki zboże. To wygląda jak jakaś suknica. Ty, jest, wejście wyżej, ty. Jeszcze? Jeszcze. A, wiedziałam. Czekaj, ja tutaj... Oni fajne graffiti malowali tutaj. Tutaj oczko. Tam jakaś Baba Jaga, patrzcie, na zoomku wam dam. O. To ten sam autor maluje, bo to jest taki styl. No fajnie. Powiem wam, się spociłem jak świnia, nie że jest gorąco, tylko z emocji. Dobra, idziemy wyżej. Uważajcie tylko. Nie wiem, nie słyszałem, żeby gdzieś odsunął. No i nic nie ma. Nic? Nie. Może było wejście na dach kiedyś. Może a tu był szybwidy. A, tu maszynownia była. Tak. Tu była maszynownia. Dobra. To na dół? Tak. Idziemy na dół. Ja nawet tą kamerą z gimbalem nie biorę w dół, bo jakby mi wypadłaby kamera z gimbala, to już po kamerze. No, to tutaj się wyczepiła z gimbala, to już. A, mieliśmy już taką sytuację. A tutaj co to było? Nie, winda tam wyszła. Ale nie ma zamiaru. Ale to ten... Ty, ale widoczki to są przepiękne. Zobacz. Pięknie. Ja może jak to spadzisz? Ale nie wygląda to zbyt bezpiecznie, ci powiem. A było zjadło. Za dnia, ci powiem tak, szpachla. Za dnia to jeszcze pół bidy, ale po nocy bym tu nie wlazł. Nie. Z latarką. Jest zbyt niebezpiecznie. Zbyt niebezpiecznie jest. Miejsce fajne, bo jest duże, ogromne. Fakt faktem to jest ruina, ale jest bardzo niebezpieczne. A to mi się zaginęło. A tu co to jest? Ale zobacz, do drugiego budynku nie ma przejścia w ogóle. A ile masz odczuwanie? Bo to też jest różnica, bo możesz mieć odczuwanie i 2 stopnie albo 3. Zmierz, jakie jest pole elektromagnetyczne. Zmierz, jakie jest pole magnetyczne. Zobaczymy tam przy antenach, jakie będzie. Dobra. No mi przy antenach to od razu drona odciął. Wrócił. No. Nie wiem. No. Dobra, zapnikamy. A w domu ile miałeś? Od 20 też do 50. A przy samym komputerze tam, gdzie procesor powinien być, no od 200 skakało. Mikrotesty. Ja sobie przejdę, zobaczę tylko te graffiti. Dobra, to ja robię cięcie i spróbuję przyturmać do tego głównego budynku. No, miejsce. Cudenko. Miejsce dość. Co, żeby. Tak, gdzie tam był ten winda, tak. Tak. I polazłem do tego drugiego. Dobra, i polazłem tam do tego drugiego, ale tam to dopiero jest. Ty człowieku, jeżeli tam pójdziesz. Tam to fajnie widać. Ale długie korytarze są. Do piwnicy kawałek tam. Myślałem, że tam jest. Ale tu już tak chłodno nie jest. Ale jedzie. Święty. Bo tam śmieci leżą. Przez chwilę myślałem, że to przez okno tutaj. Bo ja tu słyszałem, że jeszcze się tak kawałek. Ile dalej? Nic się nie ma. Ale
tylko teraz wrócisz normalnie można? Drgawki masz? Tak, dupa, dupa. Chcesz? No słuchaj, ty pod ziemią jest. Im bardziej żyjesz, tym mniej... To, standardowo. Śmieci. Multum. Ale powiem ci, że to miejsce już widziałem u wielu youtuberów. To nie jest niezwykłe miejsce. Popularne jest, dlatego że jest ogromne. Ale no tutaj warto było drona wziąć. Przefrunął się dronikiem. Kawałeczek nagrałem. Nie nagrywałem zbyt dużo, bo jeszcze chcemy sobie troszeczkę ponagrywać. Jak będziemy na innych imprezach. Ale tu w ASG nie grają. No bo jest trudna dostępność. Raczej trudno by się grało im przez te dziury. Granat dymny samoruba? Nie, to nie wygląda samoruba. Nie. To nie ma. Gruzowisko. Nie, to powiem dobrze, że gimbala wziąłem, bo tutaj jak się chodzi po tym gruzie, to byśmy tam mieli, o, trzęsiawe. No tak w miarę to wszystko wygląda ładnie. Niech gimbal zarabia na siebie, nie, Kaczor? No to idziemy na wyjście. Wow, o, jakie szkło. Zauważy, bo mam cienką podeszwę. Ktoś tu prawie nie sobie siedział na stopach. Fajne miejsce. To jakbym tego drona nie miał, Kaczor. Jakbym drona nie miał, wbijasz na górę. Wbijasz na górę. A tutaj test na garnku. Oby budynek, ten nie wiem, ten nie ma 30 metrów. Te silosy mają 30. Czy tam jest jakaś chałupa? A tutaj jest jeszcze coś. Z 25. Ruina jakaś. Ty, ale ciepło, kurde, jak się wyszło sam. Przypomina mi to trochę moją szkołę. O, główny obiekt. Obczajam, czy jak podejdzie się bliżej tam do tej drabiny, czy się zapędzi. Jak fińska wycieczka, nie? Ja sobie Grzesiu na miniaturkę zrobiłem. Tam my byliśmy na tym, tamten jest wyższy. No. Mi się zdaje, że chłopaki z Urbexa tam byli, na tym większym. To jakaś chałupa była, może właściciel tutaj koczony. Zobaczymy, pójdziemy normalnie drogą. Tu masz wejście. To jest okno. Nie, drzwi. Tu też są. Ty, tu nawet siatka była, wiesz? Chyba, albo to był wjazd. Tak, ale... Był. O. Zabawa. Wody wylewa? Z butelek? Może jeszcze do butelek i wylewają. Dobra, tutaj nie ważne. Idę tam, wejdę normalnie sobie. Nie wiem. No. Człowieku, tu ludzie normalnie mieszkają. Obok. I ktoś tam jest? Oprócz serty śmieci? Szukasz jak w Fortnite pod schodami składu amunicji? O, szpachla hajs znalazł. Jeszcze dwa tutaj i flaszka będzie. 40. Patrzymy się pod nogi, patrzymy się pod nogi. 80. No to widzisz, pachla? Już masz na piwo. Ile? Nie gadaj. Patrz, co się świeci na ziemi. Wszyscy ładą po tym. Widzisz, każde pieniądze leżą na ziemi. Fajne miejsce, kurde, ty. Kaczor, fajne miejsce, żeby sobie usiąść na to piwko wypić. O, właśnie. Zobacz, tu masz ławkę normalnie. Ty, widzisz? Zobacz, ławeczka jest. Stabilna kopia. I chłodno. Najbliżej jak się zawali, to wuj. Tutaj może był jakiś biurowiec i główny. Wiesz? Budzi na stawie głowę. Ale chociaż gówno mnie śmierdzi. Odejdź. Aaa, zobacz.
Wiem po co im to było. Piękny kawalerze. A, weź na górę. Ty, ale to i tak wysoki jakiś chłop musiał być. No, jak ja mam 1,86 i nie wiem czy... Ja wyskoczy. Tam nawet nie doskoczę. Chyba jeden musiałby podstawić na barana i ten... No, chyba że tak, nie? Że jeden, drugi, a później tego wciągają, nie? Ale potem byś miał ciężko zaskoczyć, na ten gruz będzie skakał, kostkę skręci się i dupa z tego dnia. No, no, a może no, Busi od razu cię na cmentarz wysyła. Gdzie jest hajs? Gdzie są donaty, Boże? Ty normalnie ludzie mieszkają. Co? Ty, szpacha. Ty, to jest osiedle piperelowskie. Tutaj ludzie... Tam pracownicy mieszkali. Tam pracują, mieszkają pracownicy tutaj kiedyś. Muszę, wiesz, historię tego sobie poczytać trochę, wiesz? No, Rubek z historii, oni opowiadali o tym historię chyba. Ty, ale ty jesteś bo oglądałem ich to. Koleżankami, tak. Oglądałeś? No właśnie, ja też oglądałem i dlatego byłem ciekawy bardzo tego miejsca. Andrzej, w sumie drugi włosek był ostatni. Co? Te twoje zdjęcia to wstawiłem, te przeróbki, nie? A. Ja też miałem jakieś długie włosy. O, dowąt miałem. O kurde. A przecież wstawiałem wam na przecież. No. Też, znaczy to nie były w sumie najdłuższe, to było takie 90%, nie? Byłeś dziewczynką. Jeszcze mi się zakręcały, wiesz, na końcu. Tam jakieś z bliższa. Tylko co ciekawe, głównie ten budynek. Jak byłem koleżanki na urodzinach, to mi prostownicą wzięła. No nie, ciekawe wygląda. I to już na przejście było. Zobacz, tu kable z prądem idą. Ej, zobaczcie, BTS-y tutaj tam są. Masz tu. No. Telekomunikacyjne. No. No. Co byś zdjęcia robił? Tam jest zamknięte przejście, nie da się wejść. Do... Gdzie? O, Andrzej. No, to ty kątem. Andrzej. To ostatnie piętro jest Andrzej. No ale chodź, żeby wejść na przedostatnie. Buci, prowadź. Zaraz będzie cięcie i ale żebym się poparzył. Jest coś tu było, jakaś socjalka może. Nie zdaje się na tym. Nie, tam nic nie ma. Oprócz graffiti fajnego. Szacun. Ludzie, którzy takie graffiti robią, to dla nich szacunek. No. A nie jakieś, kurwa, bohomazy. Polska walcząca. Pierdzielni tak postaw, tutaj chociażby kadry zła. No nie, co? Jakaś kompozycja, takie się... Tak. A nie, staje się ten Janusz... Patrz, Grażyna, cebula po 2 złote. Cyk! Tak. Jeszcze tu jest? Jakaś piwnica tutaj jest taki większy. Tam na dole masz tutaj takie kawałki, a tam leży tapczan. Może tu kurde się kładą. Tam sobie leży chyba. Pod tym, no. Może tam coś leży. Tam nie ma? O, tu MacGyver to by już główką zaliczył. Ja to jeszcze jestem przejdę. No, to Mateusz zaliczy główką. Mateusz! Chodź tu. Kaczor, dam ci latarkę. Dawaj, no chwilę. Bo tam jest coś. Daj latarkę. Ile? Wejdź. Tu jest jeszcze zejście. Zejdź tam. Czekaj, przesuń się, zobaczymy. Tu jest zejście. Nic nie ma. Nie. Nie, dobra. Żeby to jeszcze było w jakimś dobrym stanie, to jeszcze bym rozumiał. Coś by fajnego można było znaleźć, a tu same zgliszcza. A śmieci. A trupem nie wali. Ej, kurna, takie jak w tym spalonym bordelu. No. Ale tutaj to by się nie pograłbyś w ASG. Nie. Czemu? Nie, no. Przez te dziury. I jakiś dzień byś pograł. Jeszcze to szkło. Ale jakbyś się rozpędził, zapomniał? No to nie byłoby ani mówił. Ci, którzy by przyszli, to musiał być najpierw obczaić cały teren, gdzie to gdzie wygląda i wtedy byś uwagę zwracał. No w tym przejść w bordelu też nie było, kurwa. Teraz drugą nogą cię załatwiłem, to sam pokrzywę. Miałem na szczupakach, chciałem iść, a tam woda była przecież, nie? Tak, tak. No tutaj to widać, kable idą z prądem tam do tego. Boże, jeszcze nie wyrwane. A, do tego, no. A już chciałeś powiedzieć, nie wyrwane, co? 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 Wiesz, tam na samej górze to wygląda jak krzyż. Boże, mórz mi się boisz. Co jest? Muszelkę jej dałem od ślimaka, to. Tak, a ty ostatnio nie pęczasz z tymi ślimakami na Facebooku. Dobra, tu jest wejście. Na nagraniu będzie, będzie beka. O, zobaczcie, a ja nie mam klimatyzacji w domu. Ty, a co to jest w ogóle? Klimatyzacja. Ale do czego?
Nie, do góry, do tego pomieszczenia. To tutaj? Może i tam. A, bo tu masz serwery są, wiesz? Zobacz, bo tu masz jakąś tą. Ej, jest czuj ten alarm. Ale to alarm jest do tego. To może być przeszedł do tego, tam pod te BTS-y całe, wiesz? No tak, klimatyzacja, może tam jakieś serwery są. To tutaj mogą być jakieś serwery. No tak. Widzisz, patrz, jakie grube kable. Ale zobacz, tam jest kurwane na górze. Ja tu byłem, do większości patrzyłem. Znaczy do wody się... O, schody, bardzo dobrze. Ty, woda. 72 godziny od teraz, to kiedy by nas wypuścili? Zawłamanie. Mamy schody. Zawłamanie, jest alarm. Idą na samą górę. To idziemy, dawajcie. Dobra, na samą górę, czy w dół? Na samą górę, dawaj. Dobra, to macham, wbijaj się. Tylko ostrożność. Bo wąskie schody i tu jest wyżej niż tam. To takie schody są... Takich kamer, co tu była, to jeszcze jak ale też takie były. A dzień na jeszcze to są schody w Franku w czerwcu, nie? Tak. Ciasno. Dwie osoby się nie minie w ogóle. Nawet jakby się żołądek ściśnął. Zobacz tutaj, jakie w ogóle dziury są wszędzie. No tu te sypy były. A, wszędzie się zboże sypało. Ty, ale patrz, nawet od drzwi ma zobacz. Na samą górę? No. Ty. O, lekka może. Kurde. Ty, tam jest jakiś jeszcze peron. Ej, ale tutaj jest ciasę gdzieś tam. Zdaje ci się, bo... No, bo wchodzisz po schodach. No, ale... Tam też chodzi. Ja nie mam w ogóle. No, w sumie, tak, raz, tam to też... Trzeba. Jak jest 30 stopni na zewnątrz, to... Nie chciałbym tutaj w prawą stronę. 11 na 10. Na którym jesteś większa? Nie liczyłam. Jakbyś liczył, to nie wiedział. Nie, już mi się w głowie kręci. Andrzej, zobacz stępcz. Dobrze, że tutaj chociaż jest ściana. No, a i tak jak tam się przyda. Człowieku! Ty, i tutaj też są jakieś odwierty, ja pierdzie. Ile jeszcze zostało? O kurde, nie chcę wiedzieć. Poważnie? No. Ile tego jest? To sobie spójrz. 2, 3, 4. Połowa dopiero. Andrzej! Tu była chyba winda. O chuj złoty. Not for me. Nie no. A mogłem zabrać zapachu, kurde, zapasowę na kłopie. Już się zesrałeś? A już prawie, co opowiem ci. Nie mam siły. Już jeszcze na kurde. Pierwsze jest grzad jak pedofil w smyku. Ja się w ogóle nie patrzę ani na lewo, ani na prawo, mam lęk. Nie, ja to idę, tylko patrzę, żeby butem nie zapatrzeć, wiesz. Bo to są najgorsze takie schody. O, o człowieku. Ty. Ej, chodźcie tutaj. Ty, ale to też są te dziury. Chodźcie piętro niżej. Ja co tam, to było? Tu były sypy, chodź. Tu były rury kiedyś. Chodź. Ej, ale patrz, zobacz. Chodź, tam są te silosy. Ale zobacz na górę, tu też. To nad nami były, zobacz. A tam były te główne silosy przed nami. Ty, ale wejdź na górę na zewnątrz. I tam są nad nami te silosy. Ach, se skameruj. O człowieku, cały mokry jestem, porażka. Ty, no trzeba przerwę zrobić. Może będziemy na tym nagraniu dyszeć, jakbyśmy wiedzieli. Cały mokry jestem. Widoki są naprawdę przekonackie, ale dla osoby, która ma lęk wysokości, to jest hardcore. Mam gimbala, więc ciężko będzie mi tak wam nagrać taką dziurę. Ty, tu są te silosy pod nami. Człowieku. O matko bosko, przenajświętsza. Patrzcie. Nie podchodzę do krawędzi, patrzcie. 30 metrów. No, pod nami są silosy. Dlatego nic nie widać. Człowieku, chodzę. Jak na szczudełkach. Masz lęk wysokości? No. Ja też miałem kiedyś, ale już nie mam. No to się ciesz, bo mi nie znikł. Mi się przywbłąkał.
Ten dach widziałem rozwalony. Ale tam nie wejdziemy. Idziemy się przejść do końca? Te dziury to są przekozackie. Nie mam, kurde, w plecaku stawiłem śrubokręcik. Bo nie mam jak ten. Co? Kamery tam pokazać, bo jest ten. Chyba, że trzymaj ją jedną ręką. Ale to i tak tam ciemno jest, nic nie widać. Teraz że żadnej petardy nie przyjęliśmy. Ej, uważajcie pod nogi. Co? Uważajcie pod nogi, pod nami są te silosy wielkie. Jeszcze raz. Uważajcie pod nogi, bo są silosy. No. Oj, tutaj można wejść na ten, zobaczcie. Jaka tu jest ciemność. Nawet tam nie, ja tam nie podchodzę. Nie, nie chodzisz? Człowieku. Nagrać ci to? Nie, bo z gimbala nie nagrasz. Z latarką. Ty masz latarkę. Pokaż latarkę. Ty mi ciśnienie podniosło, ale chuj, popatrzę. A byliście na samej górze? Tak. I da się wejść na dach? Nie. Zamknięte jest? Tak. O kurwa, jakie to szerokie. Chuj, robię inaczej. Tak to ja się nie boję. Ciemność. O kurwa. Aha, widzę tam. To, to jest takie... Ja pierdzielę, jak taka... To jest od studnia. Jedynie się położysz, to mniej strachu. Ale jak kurna stoisz tak i masz się patrzeć... Ja nawet... Dobra, ja idę lęk przełamać, idę do samego końca. Dół. Człowiek! Dół. Ty nawet nie wiesz, jak ja, jak... Kurde, osoba z lękiem wysokości... Ej, czek... tam wejdzie fajny sygnał. Na pewno wejdę ci na ten, ten. Tak ja na pewno na to ci nie wejdę. Nie, bujaj się. Nie, no spokojnie. Nie chcę jeszcze. Ty, a pod nami jest, zobacz, jak, jakie to cieniutkie jest, po czym chodzimy. Wy no po czym jest. No jak nie, zobacz. Jest przerwa, uciekaj ode mnie. Człowieku, jak po lodzie. Uciekam z tym. Rzuć kamyczkę tam. Dopiero spadł. Andrzej, jakbyś tam wszelkie dwunastkę rzucił, to byśmy się zawalili. No. Na kwestia by fajnie tam wybuchła. No właśnie. Ale super było tak rzucić mało petarki. Uważaj tutaj, bo tu jest ten ruch. Tutajka dookoła. Uwiek! Ale pogoda nam się idealna trafiła. Co? Widzisz tą przerwę? Mówiłem ci. Ale jakie tu głębokie. No do samego dna idzie. Zobacz, nie, tu normalnie do ziemi. Nie idzie silos, tu widać ziemię. Co ty gadasz? No. O chuju złoto. O, tu możesz popatrzeć przez ten. Jak tak patrzysz, to... O ja pierdzielę, nie? Nie, nie patrzę nawet, człowiek. Przez dziurkę taką się złapiesz obręcznie, jest straszne. Weź, tu się złap i chodź. Zobacz. Zobacz, złap się, będzie ci raźniej. I nic nie widzę, czarność. Nie widać, czarność. To mam ten telefon. No, w nocy to jakby było. W nocy to już jest co? Co tu co? Przypnałem, jak jest niebezpieczny. No nie wiem. Człowieku, czuję się, jak mu chodzi po stawie zamarznięty. I'm king on the world. Ty, a tam ktoś snopka wjebał do tej szapy. Co, znowu chcesz rzucić? Pięknie. Dobra, idziemy jeszcze na dół, widzimy kawałek. Miejsce. Dobra, to co robimy tutaj z na tle? Od samego dołu widzisz ten monitorowany i tak, przez... I takie małe silosy. Tak? Mhm. Aż przejdę, zobaczę. No, ja się przejdę, żeby nie było, że coś opuściłem. Jedno piętro masz jeszcze na górę, a kolejne już jest dalej. Kurde, te wąsy spodej też. Winda to jest kurwa przerażająca. O, może ty, się... ale jakimś smarem jedzie taki. Tu możesz jeszcze wejść na ten, ten na wyżej. No ale masz, tu wszystko jest. Tu masz ty kawałek tych syczyk, ale... Forki, forki. Uważaj tylko, no. Bo to jest wszystko naprawdę w stanie... Tam ej, tutaj, nie, radzę tu nie wchodzić, bo zobacz.
Nie. Sieciennik jest taki ten. Ty weź, bo ja zaczynam się bujać, kurna, jakbym było zdrowy, kurna. A, tam, a i tam stoi, są te drzwi. Nie, jeszcze jedno, możesz wejść, a tam, no, gdzie jest ten... Dechę nabij. Ten. Gdzie są dechy? Dobra. Ostatnie, a tam to jest już więcej dziur tylko. Dobra. Ty, powiem ci, prezesie, że lepiej się wchodziło. Nie, wejście będzie zawsze, to jest najgorsze zejście. Bo nie patrzysz się w dół. No. A jak w dół się patrzysz, to... Ja dlatego, dlatego patrzę się na ściany. I mi jest lepiej. Bo wiesz, jak schodzisz, no to musisz się tak do domu patrzeć. Na ściany. Dobra, nie, ja to teraz się w kamerę patrzę, więc... Dobra, widzimy się na dole, jak będziemy. Tam się to w ogóle przejść. Tutaj tak nic nie ma. Nic nie ma? Nie, nie. Komórka pod schodami. Tutaj bagienko. Tam są kraty. O, petardy, tylko wrócić nie tak jak na tym, na polu. Ja tam bym se przeszedł, wiecie? O, kraty. Tam bym se przeszedł. O, jaki chłodek. Spokojnie, to tylko woda. Nie chciałam nikogo przestraszyć. No. Jakbyś padł do tego silosu, to byś tutaj się znalazł, oto. A to w sumie... Było tych silosów trochę. To jest piwnica. Sypy, sypy. Tak, i nad nami są te silosy, właśnie. Że jakby ktoś wpadł, to nawet byś nie wypadł. Nie spadłbyś na sam dół, zostałbyś w tym silosie. A potem by cię wyciągali przez takie okienko. Tutaj te sypy szły i nie wiem, na dół, to potem do ciężarówek może to wsypywali, czy co? Nie? To tak jak miałbyś bramy. Co? Mąkę robili. Tak? No. Chyba 100 ton mąki dziennie robili. O. Z tego sypu i tutaj mielili? No jakbyś to robili, no. Aha. A tam była ta kasza robili. Gdzie? W którymś z tamtych budynku. Kasza? Układy kolejowe. Ostatnie spojrzenie. Więc jeśli wam się, kochani urbeksi, spodobał, to zostawcie łapę w górę. Napiszcie, jak wam się podobał urbeks na gimbalu. Powiem wam... Tutaj te. Tu było torowisko i pociągi ze zbożem podjeżdżały. Możliwe. No. Więc tyle. Dość fajne miejsce, ciepłe, ale bardzo niebezpieczne. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Mieliśmy, kochani, kończyć, ale znaleźliśmy jeszcze jedno tajne wejście do piwnicy. Tak jest, jeszcze jesteśmy w piwnicy i w poprzedniej scenie wcale to nie były nad nami silosy, o tamto. Tam, co widzieliście, to nie były silosy. Teraz idziemy w stronę silosów. Tak jest. Dość ciemno jest, bo kaczor gdzieś z latarką zaginął. Kaczor! Dawaj latarkę. Dobra. Czy mam jakąś telefonu? Nie, no ja mam taką dobrą latarkę. No bo szkoda telefonów na razie, jeszcze wiesz, nie? Gdzie jest? Mam zapasowo, ale wiesz. Dawaj latareczkę. Idziemy. Idziemy tędy. I tutaj nad nami będą teraz te silosy. A i tu nad nami są te silosy? Tak, 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 zobacz. Widzisz, kaczor? To nie są nad nami, to jest przedział. Tu był, to, o, tu jest silos, tu jest silos, to jest silos, tu są silosy i tu jest spadek. To są właśnie silosy i tutaj... Macie silosa, o. Joho! Zobacz, jak on... Trzy dziury. Trzy dziury. No, jaki ogromny on był. Ty, ale z niego byś nie wylazł. Ale to patrz... Nie, może ja bym się jeszcze zmieścił. Z budynka to na pewno. Nie, byłaby i przeszło.
Fajnie gdyby jakiś był tu rozwalony kawałek murku, żeby było widać cały. Cześć, to sobie można ten, dla pana. Ja mam matko, łazaku, nie. Jestem przed nim. Wciśniesz się tam? Ja? Musielibyśmy tam podstawić. Matko boska. I jeszcze dziury są. No, to robi się tam to. No tak, widziałam. To na dachu co jest. O. Fajnie to wygląda. Fajnie. O, kurczę. O. Nie, puszczam, będę tak prawda. Kurde, jak była jakaś tutaj rozwalona szersza dziura, to bym w lasu by nagle ten się rozwalał. No. Czekaj, trzecie jest to, co się wyjawia. My sobie bluzkę podróżę. Tak. O. Na go lasa bym szedł. Ty, tu? A. Co? Tu jest przejście. No, fajnie wygląda. Jezus, znowu zostanie, leciało. Co ty taka delikatna jesteś? No, kobietą jesteś, nie? No tak. Ty, w sumie coś mam do przystawienia. Jest chyba. O, rączki można. Dobra, uwaga na głowę. Uwaga na głowę. Zboczenie nie dotyczy to. Nawet jakby podskoczyła. Nie, jakby podskoczyła, to może. To może by włosami. Odparła. Dobra, jak się tu latarka w tym telefonie? Tak. O, człowieku, jak ciepło. Nie uwierz. Żegnaj ta Silowski. Bardzo fajne miejsce. Dobra. Ten telefon jest tu załadowany.